Nazywam się Katarzyna Rogowiec, jestem narciarką biegową i biatlonistką paraolimpijską. Moje największe osiągnięcia to 2 złote medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Turynie i brązowy medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Vancouver. W chwili obecnej przygotowuję się do Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi w 2014 roku. Mam 34 lata. Wypadek, który gdzieś po drodze się przytrafił, był już dawno, ponad 30 lat temu. Miałam wtedy 3 lata i właściwie nie pamiętam tamtego okresu. Wszystkie informacje, które stamtąd pochodzą, to są informacje od moich ciotek, wujków, sąsiadów, którzy gdzieś się ze mną zetknęli. Czasami dowiaduję się czegoś, wracając do miejsc, w których znalazłam się po wypadku. A skąd się w moim życiu wziął sport, to właściwie nie wiem. Czasem myślę, że to jakieś genetyczne uwarunkowanie związane z moim tatą, bo głównie to mój tata w swojej młodości był osobą, która się fascynowała sportem. Był przede wszystkim kibicem sportów zimowych, ale urodzić się w górach to pewnie znaczy być naznaczonym trochę jednak sportami zimowymi, więc moje w ogóle pierwsza styczność z jakimkolwiek sportem to były narty zjazdowe, bo Rabka w moim zarytym właściwie to główne, co można było robić. To była jakaś zabawa obok wszystkiego innego, co się działo. I nigdy to nie był sport, bo sport jako sport to się zaczął pod koniec moich studiów, kiedy dopiero wkroczyłam do klubu sportowego i tam się pojawiły jakieś działania. Niedziela w pracy lato była dla nas niezwykle radosnym i szczęśliwym dniem. Kasia Rogowiec po raz pierwszy w swojej karierze wywalczyła złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich. W ten sposób pokazała całemu światu, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają. My jeszcze liczymy na kolejne sukcesy. A my będziemy walczyć, żeby nie zawieść naszych kibiców. W niedzielne przedpołudnie słońce w Pradze lato mocno nam zaświeciło. Kasia Rogowiec pokazała, że marzenia się spełniają. Na sukces czekała 5 lat i się doczekała. Chciałabym powiedzieć rodzicom, że ich strasznie kocham i że to wszystko, co osiągam, to wszystko jest dzięki nim i oni powinni to wiedzieć. Była już mistrzynią świata w biatlonie. Tu, w stolicy Piemontu, po raz pierwszy w swojej karierze sięgnęła po złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich. Ten sukces drogo ją kosztował. Na mecie zmęczenie było ogromne. Płakała. To są łzy bólu. Ale szczęścia też. Zdobywając ten medal, pokazała całemu światu, że warto ciężko pracować dla tej jednej, jedynej chwili. Koleżanki i koledzy z reprezentacji gratulowali mistrzyni. Na ceremonii dekoracji patrzyli na nią z podziwem, a może i trochę z pozytywną zazdrością. Im w niedzielę słońce tak mocno nie zaświeciło. Czasami się zastanawiałam nad tym, czy jestem niepełnosprawna, czy nie jestem niepełnosprawna, czy właściwie skąd się co wzięło, w którym momencie, dlaczego tak, a nie inaczej. Były okresy, kiedy wydawało mi się, że jestem zupełnie pełnosprawna, wydawało mi się, że po prostu inaczej wyglądam. Nie miałam nigdzie w tym moim świecie tam, od samego początku, innego przypadku, jakby rodzaju, też kogoś, kto nie miał rąk, albo nie miał nogi, albo czegoś. Babcia zmywała drewnianą podłogę rękami, więc ja też muszę go zmywać rękami. Ja nie będę nogą. Mama mi czasami gdzieś tam coś mówiła, że przecież nie musisz tak jak babcia, ale nie, bo ja się chciałam pochylić i mimo, że miałam bardzo krótkie ręce, to babcia robiła rękami, ja też rękami. Czyli jak, nie wiem, sadziło się ziemniaki, to ja też chcę sadzić ziemniaki, bo wszyscy to tu robią. Ja dopiero z niepełnosprawnością zetknęłam się, jak miałam prawie 18 lat i pojechałam na klinikę do Poznania, żeby po raz kolejny spróbować jednak może protezy, że może jednak to coś mi da, że mogę wyglądać ładnie. To taki trochę ten okres dojrzewania i potrzeba i chęć tego, żeby tak ślicznie to wszystko było i tak kosmetycznie, zewnętrznie ładnie. Wydawało mi się, że jestem osobą zupełnie pełnosprawną, w pełni, na równi ze wszystkimi.
gdzieś otoczenie ewentualnie dawało mi mocne sygnały, wysyłało po drodze, że tak nie jest, że budzę zainteresowanie. Potem z czasem też widziałam, że z niektórymi rzeczami sobie po prostu nie radzę, bo klucz do drzwi w akademiku był powiedzmy nie do obsłużenia, bo zamek był za wysoko i samo otwarcie drzwi sprawiało mi problem, czy trwało bardzo długo na przykład. Zima dawała mi popalić z długimi rękawami, a nie chciałam odsłaniać swoich rąk, żeby nie budzić zainteresowania niepotrzebnego. A zarazem czułam się pełnosprawna, chciałam funkcjonować tak jak wszyscy. A może nawet trochę jeszcze robić więcej rzeczy. Ale potem przyszedł czas, kiedy zaczęłam jakby walczyć sama ze sobą. To już bardziej sport wniósł to w moje życie, że to była taka walka moja wewnętrzna, tak jak się rozgrywa walka gdzieś na trasie, że to jest walka z dystansem, to jest walka z różnicą wzniesień, ze zmęczeniem, z jakimś już psychicznym zmęczeniem, które powoduje, że nie pracuje się w sposób, w jaki się powinno to robić. I wtedy człowiek tak naprawdę już nie walczy z przeciwnikiem, nie konkuruje z tym kimś, kto jest obok, ale ze swoimi słabościami się walczy. 10 kilometrów to dystans, który trzeba było dziś pokonać. Trasa trudna, bez rąk, stylem klasycznym, ciężko się biegnie. Końcowe metry to droga przez mękę. Upadek przekreślił medalową pozycję. Kasia była czwarta, ale znów pokazała charakter. Włożyła wiele serca i wysiłku, by ten bieg ukończyć. Na mecie potrzebna była maska tlenowa. Przez moment była potrzebna. Nie wiem dlaczego, pierwszy raz mi się to zdarzyło, już się czuję dobrze. Великолепная стрельба, особенно вторая, да, дала все силы в борьбе Катаржина Роговец. Сложно сегодня выступать спортсменам, солнце подтапливает лыжню, несмотря на те усилия, что насколько быстро было сегодня. Teraz widzę, czuję, że to jest duża różnica. Jest dużo czynności, które wykonuję dużo dłużej. Są kwestie związane też z odbiorem zewnętrznym, z naszym zdrowiem, z jakąś fizycznością. Pozornie z jednej strony to rodzaj rehabilitacji, to wszystko, co gdzieś się dzieje w ruchu, w wysiłku fizycznym. A zarazem to tak naprawdę niszczenie oczywiście naszego organizmu, niszczenie stawów. W moim przypadku, kiedy wiele czynności wykonuję w inny sposób niż osoba, która ma długie ręce, powoduje to, że inaczej układa się kręgosłup, który został zaprogramowany gdzieś tam przez kogoś do zupełnie innych czynności. Ale trzeba też brać to pod uwagę, że można w sobie mieć po prostu pasję. Ja zostawiam mnóstwo czasu na treningach i potrzebuję pieniędzy, wynagrodzenia za to, że tak się dzieje, że potem startuję w zawodach i tam gdzieś wygrywam, że ta popularność naszego sportu jest też w różnych krajach dużo, dużo większa. W Polsce tak trudno jest nam pozyskać sponsorów, tak trudno tak naprawdę być traktowanym jak sportowiec. Zdaję sobie sprawę, że to wynika oczywiście z nieświadomości tego, że w nas przede wszystkim drzemie duch sportu i my właściwie przykuwamy czasami dużo większą uwagę ludzi. Właściwie to wszystko to też w jakimś stopniu jest związane z ludźmi, bo mi ogromną przyjemność sprawia śnieg, zima, bieganie na śniegu, pocenie się na tym śniegu, ale ogromną frajdą jest najczęściej to, jak są ludzie dookoła. Doceniam ogromnie też aspekt sportu, ten pozasportowy, tego, że nie jestem tylko i wyłącznie zawodnikiem, ale zarazem mogę mieć oczy szeroko otwarte i uczyć się nowych rzeczy, rozwijać się na polu społecznym, rozwijać się w moich umiejętnościach językowych. W sporcie fascynujące jest to, że się spotykamy w różnych miejscach, że ludzie są bardzo różni, z różnych środowisk się wywodzą. To tylko od nas zależy, ile z tego sami wyniesiemy. Start sportsmen i czwarta medal, druga srebrna. I pozdrawiła ona Maję Lejtinoę z brązowej pobiedzitelnicy Aleksandry Kononowej, Ханты-Мансийске.
Так что будет еще возможность выиграть медаль более высокого. Вторая серебряная медаль у Катаржины. Прекрасное выступление. Что не старт, то медаль. И хорошее настроение у Катаржины. Весьма довольна своим выступлением здесь на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Это спортсменка. To wszystko są takie naczynia powiązane i jedno z drugim jakby bardzo mocno i ściśle jakby współdziała i współpracuje. I trochę to tak jest, że kiedy obserwuję jakieś tendencje, choćby w samym ruchu paralimpijskim, w środowisku międzynarodowym, to okazuje się, że nie tylko pieniądze budżetowe na rodzaj sportu paralimpijskiego są wykładane, ale są kraje, choćby takie jak Kanada, gdzie tylko sponsorzy wykładają pieniądze, żeby ten ruch mógł się rozwijać. Dla nas wsparcie każdego rodzaju, wsparcie czy to strojem sportowym, czy tak naprawdę przedmiotami naszego treningu, narzędziami naszego treningu, jest jakby ogromnym plusem. To trochę jest też tak jak środki, które są wydawane z budżetu państwa na pewne działania polityki społecznej. Właściwie w dużej mierze mogłyby iść właśnie na pokazywanie tych dobrych postaw, tylko jakby trzeba mieć tą świadomość. Genialną sprawą na etapie moich przygotowań do Turynu była nagroda, którą otrzymałam od pana marszałka i to był rower, ale równie wspaniałą sprawą były nagrody już bardziej na przykład finansowe, które mogłam otrzymać za to, że zwyciężałam, że reprezentowałam moje województwo, że reprezentowałam mój kraj na zawodach i to są elementy, które jakby pomagają funkcjonować. Można tak naprawdę stworzyć i wykształtować, zmienić nasze patrzenie, nasze jako społeczeństwa, patrzenie na tego typu kwestie poprzez takie drobne, małe elementy. Właściwie, że można też inaczej promować i inaczej pokazywać właśnie wspaniałość jakiegoś regionu czy wielkość ludzi. W Małopolsce na którymś etapie województwo pomogło mi dzięki portalowi internetowemu, gdzie relacjonować mogłam zawody z Mistrzostw Świata. Nie mając takiej możliwości technologicznej, jak właściwie robienie wszystkiego, bycie sportowcem, prowadzenie własnej strony, bloga, kolejnych elementów. Dużą pomocą było to, że urzędnik zatrudniony właśnie w Urzędzie Marszałkowskim jakby moje relacje z zawodów przetwarzał na materiał, który można było zawiesić choćby na stronie internetowej, a dzięki temu można było pokazywać fajne, wartościowe, uważam, postawy z tego, co się działo z czwórką Małopolan gdzieś w środku Syberii. W mojej 12-letniej karierze sportowej dwa złote i brązowy medal zimowych igrzysk paraolimpijskich. Na moim koncie 5 małych kryształowych kul i zwycięstwo w Pucharze Świata z wielką kryształową kulą w ostatnim sezonie. Pracuję nad tym, żeby znowu stanąć na podium na zimowych igrzyskach paralimpijskich w Soczi w 2014 roku. Potrzebuję wsparcia finansowego, mile widziane również wsparcie techniczne, organizacyjne.